No siemanko, szydowanko, z tej strony Tomi Jedowski! And welcome back to Siema Sunsia! Dokładnie, powracamy sobie dzisiaj w końcu po mega długiej na moim kanale przerwie do Hello Neighbor Beta 3, ponieważ mamy jeszcze tutaj bardzo dużo rzeczy do odgadnięcia. Dlaczego nie było tych filmików? Ponieważ streamowałem, miałem troszeczkę do roboty i ogólnie też projektuję koszulki, ponieważ sami też chcieliście, abym w końcu otworzył jakiś śmieszny sklep z koszulkami. Co to jest tutaj? Co to jest? Ej, dlaczego? Dlaczego tu jest? Dlaczego tutaj jest przełącznik? To jest kolejna zagadka, która jest do rozwikłania, która jest do rozwiązania. Dobra, na tym odcinku podziękuję panie Panda za ten fajny nowy baner, który się pojawia na Siema Sąsiad. Ja stworzyłem Siema Sąsiad, a on do tego stworzył moją twarz. Jest fajnie, jest pięknie. Dziękuję również Shadowek za tego fajnego fanarta oraz Olaf O za ten fajny komentarz. Tomi, masz najlepsze i śmieszne filmy na świecie, na całym świecie. Masz najlepszy montaż, twoje przywitanie ze starych filmów po prostu rozwala system. Masz najlepsze filmy z Hello Neighbor. Ciekawe, kiedy będzie wprowadzony rekin do Hello Neighbor, tego nie mam zielonego pojęcia, chociaż już jest gdzieś tam na... O, tutaj już się patrzy, widzieliście to? Widzieliście, jak się patrzy fajnie? Ej, sąsiad! Ej, sąsiad, ej, sąsiad! Dobra, czytamy dalej. Hello Neighbor w swoim wykonaniu jest bardzo, ale to bardzo śmieszne, szczególnie Alpha 1. A Beta 3 już nie? Niech będzie też śmiesznie. Mam nadzieję, że mój komentarz będzie w następnym filmie z The Joy of Creation, The Story Mode, pisałem to na telefonie. Nie, jest na Beta 3. Dziękuję ci bardzo serdecznie za ten komentarz. Dobra, słyszeliście to teraz? Co teraz tutaj będziemy patrzeli w Becie 3? Otóż pokażę wam, jak pokonać bossa, ponieważ nie dużo... O, co on teraz tam robił? Ponieważ nie dużo osób wie, jak pokonać tego bossa. On jest ogólnie dosyć ciężki, ale pierwsze co zrobimy, to wam pokażę, co trzeba zrobić, abyśmy poszli w końcu do tego bossa, ponieważ potrzebujemy wszystkie trzy umiejętności. Także zaczynamy! Dobra, więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście dostać, ja oczywiście tutaj będę grał na cheatach. O! No tak, zapomniałem wyłączyć anti-cheata. Ale ten tani build jest śmieszny, naprawdę. W ogóle to jest anti-cheat, że jak załączasz cheaty, to się pojawiasz w tym takim śmiesznym, malutkim pudełeczku. I to pudełeczko było też dostępne w becie, w alfie 4, beta 1, beta 2. Było to pudełeczko, gdzie tutaj był ten cały ten kod, ten shift, ten to wszystko, takie staraty, pierdaty i tak dalej. I ogólnie ten kod sobie możecie teraz odskanować, ale na tym kodzie pisze coś bardzo śmiesznego. Że próbuję stworzyć, ale ty mnie ciągniesz w dół. Coś takiego, to jest taka śmieszna teoria. Także możecie sobie teraz odskanować i przetłumaczyć. Dobra, cheaty zostały wyłączone, jak sami widzicie, teraz się nie pojawiamy w tym śmiesznym takim pokoiku, gdzie pisze, że nie wolno cheatować, bo to jest anti-cheat, bo ja tutaj teraz tworzę grę i ty nie możesz więcej się dowiedzieć na ten temat. Także tiny build, stworzyłeś jakiegoś anti-cheata, ale on i tak nie działa. Dobra, pierwsze co musimy oczywiście zrobić, to tutaj... No, pudełko chyba tutaj nie zadziała. Jabłko zadziała? Oczywiście, że jabłuszko zadziałało. Bo potrzebuję teraz ten zielony kluczyk, prawda? Także teraz idziemy sobie po zielony kluczyk, który się znajduje właśnie tutaj. I pierwszy poziom, jaki przejdziemy, to jest właśnie pokój z zielonym kluczykiem, czyli pokój szkolny. Dobra, jesteśmy już tutaj przy tych zielonych drzwiach, ja sobie tutaj odblokuję kłódeczkę, wchodzimy teraz tutaj do środka. Oczywiście... Ej, weźcie, że się to pudeł... Co się teraz stało? Wchodzimy teraz tutaj i mamy... koszmar związany właśnie z tą szkołą. Otóż teraz też te manekiny mają też inne odgłosy. One tak jakby teraz strzelają, nie wiem czym one teraz tutaj strzelają, ale jednak strzelają. Kolejny odcinek, albo następne odcinki, bo ogólnie ja chcę dobić tutaj do 100 odcinków z Hello Neighbor, będzie na temat tego, czy coś znajduje się tutaj na zewnątrz, czy coś znajduje się nowego, czy gdzieś jest jakiś nowy cień, bo jak sami widzicie, teraz jest też ten cień tutaj i on się też tak rusza, a na początku w Alfie 4, Beta 1, Beta 2 on się za bardzo nie ruszał, on tam tutaj sobie po prostu stał i pokazał, że on tutaj jest, że jest tutaj, jest jego obecność i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie będę tutaj pokazywał za dużo w tym odcinku, żebyście nie mieli, wiecie jak, za dużo informacji na jednym odcinku. Także ja sobie tutaj będę chodził co chwileczkę
I teraz się skupimy naprawdę na tym bossie. Dobra, wchodzimy teraz tutaj. Oczywiście, nie, a teraz musimy już z tym bossem zawalczyć, ponieważ w Alfie 4 było tak, że jak otworzyliśmy drzwi i szybko wbiegliśmy, to nie musieliśmy walczyć z tym śmiesznym bossem. Może to jest jakiś uczeń, który się nad nami znęcał albo coś takiego. Oczywiście musimy nacisnąć spację i takim sposobem zdobywamy umiejętność, która pozwoli nam przewrócić sąsiada. Ja teraz niedużo gadając, przenosimy się do kolejnego pomieszczenia. Dobra, ja sobie teraz tutaj ukradnę kolejny kluczyk, czerwony kluczyk. Mogę go wziąć tutaj bez tego? Mogę go tutaj wziąć bez... O, da się wziąć tutaj kluczyk bez tego i ja teraz czym prędzej przemieszczam się na pokój, który właśnie tak jest takim wiszącym pomieszczeniem obok domku, gdzie on dokładnie był. Tutaj po tej stronie. Oczywiście sobie przejdziemy też do szkoły, pójdziemy sobie na cmentarz, ponieważ jest tutaj też troszeczkę więcej easter eggów, które się pojawiły tutaj w nowej becie. Jest więcej youtuberów i strasznie wam dziękuję za to, że na ostatnim live'ie weszliście do tajnego builda, nawet pisaliście prywatnie do niego, żeby mnie też umieścił w grze, ponieważ mam już prawie 100 odcinków i Polska też musi być wyróżniona, żeby wiedzieli po prostu o nas, że istniejemy, że też to nagrywamy. Dobra, ja teraz jestem tutaj oczywiście w tym śmiesznym pokoju klaustrofobicznym. Ej, jakaś tam nowa chyba muzyczka była. Ja się teraz tutaj czym prędzej przemieszczę do tego mniejszego pomieszczenia po to, żebyśmy dostali możliwość podwójnego skoku, bo on też jest, będzie nam potrzebny, żebyśmy sobie mogli no po prostu zadzierać z naszym sąsiadem, z naszym bossem. Myślałem, że teraz spadnę, bo przecież nie skoczyłem. I takim sposobem zdobywamy kolejną umiejętność, no to oczywiście było super, hiper, turbo szybkie zdobycie tej umiejętności, ale ogólnie będąc teraz po tym pomieszczeniu mamy tak jakby podwójny skok. Nie wiem, czy to teraz słyszeliście, ale ja wam to teraz tutaj zademonstruję. Otóż jesteśmy sobie tutaj na tej trawce i dwa razy spację naciskasz i masz podwójny skok. I masz podwójny skok, ziom. Dobra, teraz sobie przejdziemy do pomieszczenia. Do supermarketu. I wam pokażę, jak ten supermarket przejść. Dobra, żeby się dostać do supermarketu, na razie nie potrzebujemy żadnego klucza. Wydaje mi się, że... Sąsiad, proszę, proszę daj se spokój, nie rozwalaj sobie tutaj drzwi. Ogólnie, żeby się dostać do tego pomieszczenia, wystarczy sobie tutaj otworzyć te drzwi i się dostać tutaj. Wydaje mi się, że w późniejszych betach, czy też innych wersjach i tak dalej, będzie tak, że będziemy musieli sobie... O, już tutaj ktoś szedł. że będziemy musieli zdobyć jakiś kolejny kluczyk, żebyśmy się dostali do tego pokoju z supermarketem. Ja nie będę tutaj dużo pokazywać, co tutaj zrobić, ale ogólnie musimy zdobyć to samo, co wożą tutaj nasze kingi, czyli te manekiny. Nie wszyscy wiedzą, ale ja nazwałem te manekiny kingi i strasznie wam się to też spodobało. Także kinga wozi coś takiego jak na przykład, nie wiem, czy ten słój teraz tutaj wozi, teraz nie pamiętam. Ja wiem, że chipsy wozi, wiem, że wozi ogórki, ona ostatnio mi ogórki zahasała. Wozi coś takiego, tutaj ja nie wiem, czy to jest jakiś dżem, czy coś, ale coś bardzo dziwnego. Później oczywiście wozi też ten różowy słoik. I ogólnie musimy 5 rzeczy zdobyć. Jeszcze tutaj wozi ogórki, okej. I jeszcze wozi, okej, dobra, tutaj sok pomarańczowy. Czyli ten sok pomarańczowy też musimy, że tak powiem, zakupić. Ja nie wiem, dlaczego Tiny Build stworzył coś takiego, że musisz kupić to samo, co Kinga. To jest troszeczkę bardzo dziwne, ponieważ jest to jakiś koszmar związany z supermarketem i musimy ogólnie kupić to samo, co Kinga. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że będzie jakieś tutaj wyjaśnienie. Ogólnie potem przechodzimy tutaj z tym wózykiem. Mamy te 5 rzeczy kupionych. Pojawia nam się 5 zielonych światełek. I czym prędzej uciekamy tutaj do tych drzwi, żeby zdobyć zdolność takiego wycia, jak unikania, że ktoś nas nie widzi. Tylko że to na finałowym bossie nie działa. To też nie działa, jeżeli sąsiad gdzieś jest w pobliżu. Chociaż za chwileczkę to tutaj przetestujemy. Bo wydaje mi się, że jeżeli sąsiad nas widzi, czy też tam nas nie widzi i tak dalej, to nie wiem, no możemy to przetestować. Ja wiem, że sąsiad nas widział. Ogólnie boss jest taki, że on się za bardzo nie rusza. On nas po prostu próbuje tylko zjeść. O, zobaczcie, tutaj jest sąsiad, ja próbuję kucnąć i on nas cały czas widzi. Także wydaje mi się, że ta umiejętność niewidzenia... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj był, okej, dobra. Tutaj, ale sami widzieliście, że on teraz gdzieś tutaj super turbo zniknął, nie? Dobra, ogólnie teraz jest tak, że mamy te 3 umiejętności zdobyte, więc teraz, no nie muszę wam pokazać.
Teraz się też szyba rozwala. Nie muszę wam pokazać, jak dostać się tutaj do tej piwnicy, ponieważ łom jest w pomieszczeniu takim... No, zamknięty, można by tak powiedzieć. Jest tam jakaś taka mała super hiper turbo mini zagadka. No i oczywiście kartę zdobywamy tutaj z tego... z tej zamrażarki. Ta karta jest tutaj zamrożona. Ja jestem ciekaw, czy ją... O, mogę ją teraz tutaj wziąć chyba. Tak mi się coś wydaje. Ona jest tutaj niby zamrożona, ale ja teraz widziałem takie... takie powiększone oczko, że jest interakcja, że możemy sobie tą kartę tutaj wziąć, ale no chyba teraz się jednak nie da, dobra. ogólnie, o, zablokowałem się teraz tutaj w lodówce. Nie muszę wam pokazywać, jak tutaj się dostać do piwnicy, bo sami teraz tutaj wiecie. Ja teraz czym prędzej wchodzę tutaj do tej piwnicy i teraz wam pokażę, jak przejść piwnicę i jak zabić sąsiada. Dobra, bierzemy pierwsze co, to tą naszą parasolkę, która nie chce się tutaj wziąć. Rozwijamy ją i musimy tutaj podskoczyć, ponieważ tutaj jest załączony taki śmieszny wentylator, czy też zwał jak zwał. Ogólnie tutaj, ja wam to też później pokażę, bo na cheatach będziemy sobie tutaj latali i podziwiali te wszystkie widoki. Ogólnie to jest drzewo, które zasadziliśmy w Alfie 4 i tak dalej. Jak zejdziemy sobie tutaj na dół, to sąsiad tutaj śpi. Musimy czym prędzej, właśnie może sobie gdzieś, o, teraz go szybko przewrócimy, bo musimy sobie czym prędzej otworzyć tutaj. Szybko, 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 bo on nas zaraz złapie, on jest zaraz za nami. On jest zaraz mega hiperturbo za nami, jak ja się teraz przestraszyłem, teraz nas złapał. Fuck! Dobra, tu już jest bramka otwarta. Ja teraz czym prędzej będę mu uciekał, ale on... dobra, teraz nas zauważył, ale wcześniej nas nie widział. I ja mu teraz tutaj ucieknę, bo on nie ma podwójnego skoku i nie może tutaj przeskoczyć. Dobra, tu jest taka mini gra, że musimy sobie tutaj poskakiwać, bo... dobra, poskakiwać na te schodki śmieszne i tak dalej, żeby załączyć tutaj kratkę, bo ogólnie musimy się dostać tutaj, żebyśmy wzięli sobie na przykład piłkę i tu jest taki malutki quiz. Trzymaj lekko, to rzucisz też lekko. Trzymaj dłużej, to rzucisz też dalej. Jest tam przełącznik, jeżeli nam się teraz pojawi teraz tutaj wokół oczu. No teraz się akurat nie pojawiło, ale ogólnie się pojawia wokół oczu takie białe, to znaczy, że możemy teraz też mocniej rzucić. Dobra, rozkładamy sobie parasolkę, ponieważ tutaj jest też drugi wentylator, który spowoduje, żebyśmy się tam prawie dostali do góry. Ale ogólnie jest tak... Ej, co jest grane teraz? Co jest teraz grane? Bo ja chyba gdzieś teraz tutaj spadłem, halo? Jak teraz gdzieś tutaj spadłem i nie mogę się teraz tam do góry dostać, ale bez sens. No dobra. Niech będzie, że przeniesiemy się teraz tutaj na cheatach oczywiście. Do tego... Czekajcie, ja wziąłem parasolkę? Mamy parasolkę? Weźmy sobie tą parasolkę, bo może nam się później przydać, żeby nie było, że tutaj cały czas cheatujemy albo coś takiego. Ale ogólnie załączając ten drugi wentylator spowoduje to, że się dostaniemy do... Już wam pokazuję, ogólnie teraz ten wentylator jest wyłączony. Że się dostaniemy tutaj... O, właśnie tutaj się dostaniemy. O, właśnie tutaj powinniśmy wylądować, ale nam się jakoś nie udało. I teraz tak, jak przeskoczymy sobie tutaj, to jest, to ogólnie też było w Alfie 4, to tu jest tylko i wyłącznie telewizor, który może później będzie miał jakieś znaczenie albo coś takiego. Póki co, Tiny Build chyba jeszcze będzie tutaj się zastanawiał. Alex, co tutaj z tym fantem zrobić? I ogólnie teraz sobie idziemy tutaj. To mniej więcej tak tutaj wszystko wyglądało, ta... O, słyszycie? Słyszycie teraz te odgłosy? To jest właśnie cień, który nas będzie chciał atakować. Ogólnie tutaj było wcześniej tak, że tutaj wisiał sobie ten obraz ze złotym jabłkiem, wchodziliśmy tutaj i było koniec piwnicy. Natomiast teraz się tutaj troszeczkę rozbudowała, ponieważ musimy wejść sobie teraz tutaj do góry. O, coś takiego. I tu jest śmieszny taki boss, to jest kurde... No, on jest śmieszny dosyć, ponieważ jest to jakiś cień, który chce nas za... Jak ja teraz dostałem gorączki białej, śmieszne, nie? Ogólnie tu jest taki cień, który nas atakuje. Ja nie wiem dlaczego, ale musimy... Ja w ogóle nie wiem, kim jest... O, słyszysz? Słyszysz w ogóle, co tutaj się dzieje? To jest po prostu masakra. Ta gra naprawdę będzie creepy. Ta gra naprawdę będzie creepy. I ogólnie trzeba zrobić coś takiego, że my szybko przemkniemy obok tego cienia, który nas potrafi zauważyć. Słyszycie, co się w ogóle dzieje w naszych uszach? To jest po prostu maraz. I musimy wejść do starych... O, on się teraz nie rusza, bo nas tak jakby nie widział. I musimy wejść do tych drzwi. I teraz mamy walkę z bossem, nie? Teraz jest walka z bossem. Wyście mi też pisali na live'ie, co trzeba tutaj zrobić. Ogólnie to było super, hiper, mega, turbo śmieszne, ta walka z tym bossem. Ale teraz się skupmy. Ogólnie on jest po prostu wielki. On jest po prostu wielki. Zobaczcie sami, jaki on jest kurde wielki, nie? On się teraz sam niby patrzy do nas, na nas, jak my tam jesteśmy w tym budynku. I on teraz...
Słyszycie? I to tak jakby on teraz krzyczy. Ja nie wiem dlaczego, ale on otwiera usta, jak on gada, nie? Albo raczej tak jak krzyczy. I on teraz ma sobie tutaj taki śmieszny budynek u góry. I teraz co trzeba zrobić, to... On teraz nie atakuje. Wydaje mi się, że oczywiście w oficjalnej wersji ostatecznej Hello Neighbor będzie pewnie tak, że będziemy przed nim uciekać. Ale teraz on nam po prostu nie stwarza żadnego zagrożenia. Możemy rzucić tutaj w niego kartonem, ale i tak się nic nie stanie. Rzucamy, o, jednak dostał kartonem. Chycił się teraz za brzuch, czyli możliwe, że będziemy musieli też z nim troszeczkę powalczyć, ale dobra, do rzeczy. Za tą ścianką zieloną jest toster. Żeby go uruchomić, musimy rzucić sobie tutaj pudełko, o, teraz się chyba załączył, żebyśmy po prostu ten toster załączyli. Następną rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest załączyć kolejkę. Najlepiej to zrobić też zaraz na początku, żeby ona już po prostu sobie tam pojechała, bo jeżeli naciśniemy sobie tutaj, to kolejka zaczyna jechać i ona, jadąc tutaj po tych śmiesznych torach, dosyć zapierdzielając tutaj, wyskoczy i uderzy w ten domek, zobaczcie. BAM! I rozwalił nam tutaj domek, który będzie nam za chwileczkę potrzebny, żeby zdobyć świeczkę. Dobra, tutaj jest jakiś głośnik, ale nie potrafię go tutaj udźwignąć. Coś mi tutaj troszeczkę z głosu zabrakło, ale powinno już być wszystko w porządku. Dobra, teraz czym prędzej lecimy do tostera, żeby się wybić w powietrze, bo to jest bardzo znaczące, żebyśmy za chwileczkę zdobyli parasolkę. Będzie taka mini jakaś tam śmieszna cutscenka. W ogóle mi się teraz fajne czasy przypominają, które miały miejsce tydzień temu. Bo walczyliśmy z bossem przez około jakieś półtorej godziny. Wyście mi strasznie pomagali, troszeczkę mnie strollowaliście, albo raczej ja myślałem, że wy mnie trollujecie, ale jednak to była prawda, nie? Musimy wyskoczyć sobie tutaj na ten poziom, załączyć tutaj tą kładkę, właśnie tą, i na nią wskoczyć, bo się dostaniemy do kolejnego poziomu, albo raczej sobie wjedziemy tutaj do góry, żebyśmy sobie zdobyli tutaj parasolkę. Dobra, idziemy sobie fajnie, pięknie do góry. O, widzicie? Tutaj za bardzo sąsiada nie widać, z tego co mi się wydaje, ale będziemy nawet ponad sąsiadem, zobaczcie. Jesteśmy już mega hiper turbo, tupo, turbo, super i tak dalej ponad sąsiadem. Ogólnie jest tak też, że wersja na Steam podobno jest zbugowana, bo nie ma drzwi. Nie wiem dlaczego nie ma drzwi, ale nie możemy skończyć tej gry, ponieważ nie ma tych drzwi, no. Ja wam za chwileczkę pokażę, o co teraz tutaj chodzi. Wchodzimy sobie tutaj do tego śmiesznego pomieszczenia. Aktywujemy tutaj nasze parasolki. Musimy czym prędzej zdobyć jakąś tutaj jedną. Niestety nie udało nam się zdobyć i teraz zginęliśmy. Mam nadzieję, że teraz te parasolki będą na ziemi. Jeżeli nie będą na ziemi, to musimy znowu to wszystko od początku robić. Toster... O, lecą parasolki. Dobra, parasolki sobie tutaj zleciały. Także możemy sobie tutaj spokojnie... Ogólnie musi być tak, że jak... Aha, bo tutaj kolejka teraz wjechała. Ja myślałem, że on teraz tutaj coś rozwalił. Musimy sobie wziąć tutaj jedną z parasolek, bo będzie nam ona potrzebna do tego... A dlaczego tutaj jest łóżko? Ona będzie nam potrzebna do tego, żebyśmy sobie tutaj latali po tym świecie. Dlaczego tutaj jest łóżko w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia, ale już bym tutaj naprawdę... Już chcę nagrywać kolejny odcinek i wam pokazać, co tutaj jest ciekawego do zwiedzenia, żebyśmy sobie tak polatali, sobie tutaj pooglądali, co tu jest ciekawego, nie? O! Słyszeliście to? Parasolka wleciała do tostera i parasolka wleciała w powietrze. Ja nie wiedziałem, że możemy sobie tutaj wrzucać jakieś przedmioty i że teraz parasolki będą mogły sobie tutaj latać. Ja sobie teraz wziąłem drugą parasolkę, żebyśmy to tutaj przetestowali. Zobaczcie, wskakujemy tutaj do tej parasolki, na ten toster, wrzucam parasolkę. O! Rzeczywiście! Możemy sobie tutaj wrzucić jakikolwiek przedmiot i on wyskoczy po prostu w powietrze, nie? Dobra, teraz my sobie tutaj wskoczymy. Ale ja nie chcę do tej ruły, bo ta ruła jest bez sensu. Załączymy sobie tutaj parasol, rozłożymy, żebyśmy sobie mogli tutaj przelecieć. Jakkolwiek to brzmi. No homo oczywiście, hashtag no homo. Lecimy sobie tutaj do tego budynku, żebyśmy mogli teraz zdobyć świeczkę, która będzie nam potrzebna, abyśmy odpalili tutaj petardę, żeby ta petarda walnęła go w twarz i żeby troszeczkę ogłuchnął. To jest pierwszy czynnik, który powoduje, że sąsiad... O, widzicie? Ta kolejka czasami jest normalnie postawiona, a ona czasami się przewróci. O, możemy sobie wejść tutaj do tej kolejki. Okej. Okay. Oh no! Oh no! Zbugowałem kolejkę! Zbugowałem kolejkę! Wylecieliśmy z kolejki! Ja nie wiem teraz, co się w ogóle dzieje. Zobaczcie! Zobaczcie! Przewróciliśmy kolejkę. Wychodzimy... Jak nas wysadziło w powietrze! Wow! 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 Ale scena, jaka ta gra jest zbugowana, ludziska! Kolejny bug został odkryty. Wy już się sami nawet cieszycie z tego.
że ja tutaj... Ale myśmy wylecieli tutaj w powietrze mega, super, hiper, turbo wysoko, bo zobaczcie, że my jesteśmy nawet ponad tymi pudełkami, a te pudełka już same w sobie są super, hiper, turbo wysoko. Ale czekajcie, gdzie my teraz jesteśmy? Tu jest chyba ten budynek, z tego co mi się wydaje, do którego żeśmy wchodzili, żeby... Okej, już mi się tutaj podoba, bo jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie... O, tutaj jest niewidzialna ściana ogólnie. Jaki bezsens. Czy uda mi się tutaj przeskoczyć? Powinno mi się dać tutaj przeskoczyć, okej. I teraz jesteśmy na niewidzialnej platformie, zobaczcie. Jesteśmy na niewidzialnej ścianie, możemy sobie tutaj chodzić swobodnie i zwiedzać wszystko z góry. O Boże, jak... Ja tutaj naprawdę kolejną betę zbugowałem. Masakra. Masakra, muszę wam powiedzieć. Jak to tak z kolejki można sobie wyskoczyć w powietrze na milion stopni... Na milion stopni... Na milion metrów, ale ogólnie teraz nie potrafię z tego zejść. O, już żeśmy sobie tutaj zeszli. Ogólnie tu jest ten śmieszny budynek, z którego lecą te parasolki i tak dalej. Dobra, ale dla nas jest znaczące, żebyśmy się dostali do tego tutaj pomieszczenia, bo tutaj będziemy sobie musieli zdobyć świeczkę, żeby tak jak już wcześniej wam powiedziałem, ale niestety nie zadziałało. Ogłuszyli troszeczkę naszego sąsiada, nie? Jaki bezsens w ogóle. Dobra, idziemy teraz tutaj do tego budynku. Hop. I zdobywamy, zobaczcie, że tej kolejki tutaj nie ma. Masakra, muszę wam powiedzieć, masakra, nie? Zbieramy sobie tutaj tą świeczuszkę. Gdzie jest w ogóle kolejka, nie? Gdzie ta kolejka jest? Ta kolejka chyba też się tak zbugowała, że poleciała w powietrze, nie? Masakra. Dobra, podpalamy sobie tutaj tą naszą świecę, rakietę, zwał jak zwał, petardę. Dobra. I zobaczcie, co teraz się stanie. Dup mu w łeb, teraz go już to tutaj boli. Łeb go zabolał, co prawda sąsiad ma jakiś tam smutny wyraz twarzy. Ale, no ja nie wiem, czy to my jesteśmy źli, czy to sąsiad jest ten zły. Ogólnie tutaj nam tajni byl teraz przedstawił, że to jest jakiś koszmar, który pokazuje nam, że on się możliwe, że nad nami znęcał albo coś takiego. Albo to my mamy jakąś chorą psychikę i nam się wydaje, że coś w ogóle się dziwnego stało, nie? Ja nie mam żadnego pojęcia, nie wiem co jeszcze na ten temat myśleć, bo każda beta powoduje u mnie dreszcze, każda beta powoduje u mnie myślenie w robocie i tak dalej. O czym ta beta może być? Co tutaj jeszcze jest ciekawego do pokazania? I co tutaj jeszcze ciekawego może się znaleźć? Dobra, wrzucamy sobie oczywiście piłeczkę Niflika teraz do tego pomieszczenia, do tego przedmiotu, który spowoduje, że strzeli jedna z piłek. Dokładnie, teraz jedna z piłek strzeliła w sąsiada i on się teraz przewrócił, bo widzicie, on tak jakby w kolano tutaj dostał. Także to jest też dosyć ciekawe. I teraz tak, bo ja tutaj ogólnie na live też tutaj widziałem, że tutaj coś jest. Tu jest ogólnie jakaś postać. Ja nie chcę teraz cheatów używać. Tu jest czarna postać, a tu jest biała postać. Ja nie wiem, dlaczego to tak jest, ale no tak jest. Później w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy się cheatowali i patrzyli, co tutaj jest ciekawego jeszcze do znalezienia, wytłumaczymy sobie parę kwestii, polatamy sobie tutaj troszeczkę po tej mapie, bo tutaj też może być dużo znaczących rzeczy. Dobra, podpalamy sobie teraz tutaj ten łuk, czy tą kuszę, i teraz ogólnie on jest na dwóch kolanach. I teraz musimy sobie polecieć ogólnie... Co tutaj jest w ogóle? Co tu jest? Tu jest jakaś trąbka, ja nie wiem, co to jest w ogóle za trąbka. A nie, to jest waza, okej, dobra. To jest waza, nie wiem, dlaczego ta waza tam teraz była. A widzicie, to jest tak jakby nasz pokój i on nam go zdemolował. I on teraz, widzicie, jest ogłuszony. Dwa kolana go bolą. Dwoje kolan, dwa kolana, dwoje kolan? Jak to się teraz tutaj dokładnie mówi? Dwoje kolan, dwa kolana? Sami wiecie, o co mi tutaj chodzi. I teraz tak, wchodzimy sobie teraz znowu do tostera, bo... Trollowaliście mnie, albo raczej ja myślałem, że wy mnie trolujecie na live'ie, bo pisaliście kola i mentosy. Ludzie wam też nie uwierzyli. Ci, co byli na streamie, nie uwierzyli, że trzeba tutaj zdobyć naprawdę mentosa. Tak, trzeba tutaj zdobyć mentosa, który leży tutaj na tej trzeciej półce i musimy go wrzucić do koli. Bo to jest kolejna rzecz, kolejny przedmiot, który spowoduje, że sąsiad źle się podszuje, nie? Masakra, muszę wam powiedzieć. Ta beta jest... Ja wam nie chciałem uwierzyć, bo TinyBuild mnie sam zadziwia. Ja nie wiem w ogóle, co ma w głowie, ale gościu jest po prostu przesrany, nie? Ja wydaje mi się, że on po prostu sam siedział sobie w szkole i nie miał kolegów. On na pewno nie miał kolegów. On siedział sam i w oślej ławce i na przykład namalował sobie balon i... Myślał, że to jest jego kolega, bo coś takiego, i gadał z balonem. Nie, no oczywiście nie obrażamy tutaj Alexa, ale
On jest po prostu przesrany ten gościu. Wrzucamy tutaj Mentosa do coli i teraz się nic nie stało, bo powinna go teraz kola, przypuśćmy teraz, uderzyć w klatkę piersiową albo coś takiego, ale że to jest beta 3 i gra jest ukończona dopiero w 40%, także nic się z sąsiadem nie stało. Ogólnie możemy się jeszcze dostać tutaj na gramofon i ten gramofon możemy tak jakby go uaktywnić, żeby on tak jakby zaczął grać, tylko pierw mówiliście mi, żeby załączyć tak jakby to szare coś tutaj, żeby w to uderzyć, a później żeby się kręcić po tym gramofonie, ale ogólnie ja bym zrobił coś takiego teraz, że ja pierw załączę ten gramofon, on co prawda się teraz kręci, możemy go włączyć, wyłączyć, ale jak rzucimy sobie tutaj, o widzicie, to on tak jakby zaczyna tutaj grać, mi się wydaje, i prędzej czy później, bo to jest beta 3, to jeszcze nie jest ukończone, jak to przed chwileczką powiedziałem, prędzej czy później, mówiliście mi, żebym biegł w drugą stronę, to wtedy płyta się zacznie kręcić szybciej. I rzeczywiście też tak jest, bo jak my zaczynamy tutaj biegać w tą stronę, czy też w tą stronę, chyba też w tą stronę, to wtedy ta płyta zaczyna się kręcić szybciej, widzicie? I wydaje mi się, że w kolejnych betach, alfach, czy pre-betach i tak dalej, czy w końcowych wersjach, będzie tak, że ten gramofon spadnie mu po prostu na łeb. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo będzie tutaj grała jakaś muzyczka, której on nie lubi. Ogólnie teraz się nic nie da zrobić, żadnej muzyki tutaj nie ma, nie leci nic ani nic takiego. I tak się ogólnie pokonuje bossa, ogólnie teraz trzeba przeskoczyć sobie, ja nie wiem, czy teraz damy radę. Powinniśmy przeskoczyć sobie tutaj, na tą platformę, żebyśmy mieli teraz łatwo dostać się do tego domku. Ogólnie zamysł jest taki, żeby dostać się do tego domku, który znajduje się na jego plecach, ale sami widzicie, że tutaj mamy czerwoną lampkę, ale w innych wersjach, ja nie wiem, 8-bit Ryan i inni mają tutaj drzwi, ja tutaj drzwi nie mam. Dlatego też nie potrafię przejść tej bety, bo jak ja sobie tutaj wskoczę, to się nic nie dzieje. Nawet jak ja tutaj próbuję otworzyć niby jakieś pseudo drzwi, to i tak nic się nie dzieje. Także ta beta 3, która jest dostępna na Steama, nie daje się przejść. Ja wiem, że dużo osób teraz będzie, na pewno da się przejść albo coś takiego, to napiszcie mi to w komentarzach, czy naprawdę da się to przejść, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ wszystkie umiejętności, które powinniśmy zdobyć, wszystkie rzeczy, którymi walczymy z sąsiadem, zostają aktywowane, nawet ta Pepsi i tak dalej, ten gramofon się tutaj kręci cały czas, ale i tak nie dostajemy tutaj zielonej lampki, tylko cały czas jest czerwona. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodźcie, Krzysiu.